4 listopada 2021 roku, na początku Ogólnopolskiego Kongresu Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, ksiądz kardynał Kazimierz Nysz poświęcił nowy obraz, wizerunek Chrystusa Króla. Chciałem zapytać o autora tego wizerunku i jak doszło w ogóle do namalowania, kto wyszedł z inicjatywą, dlaczego ten obraz nowy powstał. No więc ogólnopolskie dzieło intronizacji Jezusa Chrystusa, Króla i Pana, którego jestem członkiem, podjęło inicjatywę, że na ten kongres zostanie namalowany wizerunek Chrystusa Króla, który nie będzie kopią jakichś już istniejących wizerunków, tylko całkowicie nowym obrazem. No i mnie powierzono zadanie, ponieważ ja zajmowałem się wcześniej opracowywaniem wizerunków Chrystusa Króla na świecie, które istnieją. Udało mi się skatalogować około 3000 różnych wizerunków Chrystusa Króla. No więc koledzy i koleżanki, którzy ze mną zasiadają, uznali, że po prostu no, mam przegląd tego, co jest w tej chwili na świecie w ogóle. No i będę odpowiednią osobą, żeby zorganizować konkurs na namalowanie tego obrazu. No i następnie pilnował jak gdyby realizacji już z konkretnym malarzem. Czyli był konkurs, w którym wziął udział ile osób? My zwróciliśmy się do 100, ponad setki takich albo bardzo wybitnych i znanych malarzy na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Sankt Petersburgu, we Włoszech, w Szwajcarii, z zapytaniem takim ofertowym. No i 23 artystów odpowiedziało nam na te zapytanie ofertowe, czyli tam około 25%. No i następnie po przeanalizowaniu właśnie tych, bo my żeśmy pewne warunki takie brzegowe tam postawili do tego, no część artystów, jak na przykład ten pisarz ikon Sankt Petersburga, bardzo sławny, powiedział, że on maksymalną ikonę, jaką może napisać, to może mieć 1,20 m i nie podejmie się dwumetrowego pisać ikony dwumetrowej. To taki przykład rzucę. No następnie ten artysta ze Stanów Zjednoczonych, on jest bardzo znany, no i po prostu cena przekroczyła całkowicie nasze możliwości finansowe. No i w końcu żeśmy taką wąską grupę wyłonili i to wyłącznie byli artyści z Polski. No i już zaczęliśmy, to było 3 artystów i już konkretnie poprosiliśmy o takie wstępne projekty, żeby przeprowadzili no, albo cyfrowo, albo po prostu przygotowali szkic taki tych swoich wizji. No i na tej podstawie wybraliście jednego? Na tej podstawie wybraliśmy jednego i to był pan Michał Stetkiewicz z Lublina, młody artysta, który był tu obecny na sali. No po prostu jego te wizje takie, kunszt malarski i tak dalej, no, cena wprawdzie nie była najważniejsza, ale też ta cena była bardzo przystępna. Czy ten projekt, który on zaprezentował, został w 100% zrealizowany, czy też wnosiliście jakieś poprawki do obrazu, no więc, jakieś swoje uwagi? No więc jak gdyby tutaj można powiedzieć, że jak gdyby i Pan Jezus też coś do powiedzenia miał, dlatego że te pewne założenia, które żeśmy zrobili, później w trakcie malowania obrazu, jak gdyby może w natchnieniu Ducha Świętego, żeśmy uznali, że inne, trzeba tam minimalne jakieś zmiany porobić, bo całość tego obrazu będzie tak wymowniejsza, czy jakieś będą symboliczne tam odniesienia do pewnych rzeczy. I
No, ta ostateczna wersja, która teraz jest, to ten obraz był też trzykrotnie przemalowywany. No i... To właśnie, czy mógłby Pan opowiedzieć o symbolice tego obrazu? Co na tym obrazie widzimy, co jest ważne? No więc ten obraz został namalowany do tekstu Dziejów Apostolskich, rozdział 7, werset 49, który jest przeniesieniem ze Starego Testamentu z Księgi Izajasza, rozdział 66, werset 1. I słowa te są następujące. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan. I po prostu to budowanie domu dla Boga tu na ziemi, to jest jak gdyby najgłębszy sens ruchów intronizacyjnych, że właśnie nie czekając, powiedzmy, na dzień sądu ostatecznego i przyjścia naszego Pana i Króla na sąd ostateczny, że po prostu dla naszego życia, żeby się starać właśnie ten dom mu tu zbudować. Tak, czyli widzimy, że Chrystus na tym obrazie zasiada na niebiosach. Rzeczywiście nie ma tronu, na którym siedzi, tylko te niebiosa, chmury są tym tronem, ziemia pod nóżkiem stóp jego. Czy kolorystyka szat, w który jest ubrany Jezus Chrystus na tym obrazie, też ma jakąś swoją symbolikę? No więc tutaj były już jak ten malarz przedstawił ten swój projekt, to jeszcze ten projekt był konsultowany ze wszystkimi członkami naszego ruchu. No i były w pewnych tam detalach były małe kontrowersje, które łatwo się dało kompromis zawrzeć. Największy taki, że tak powiem, gdzie najbardziej nas ta sprawa dzieliła, to była sprawa tego, czy korona Pana Jezusa ma być otwarta, czy zamknięta. No i tutaj jak gdyby symbolika tej zamkniętej korony to jest taka, że to jest władza suwerena, natomiast korona otwarta, że no to jest władca zależny. No i w ostateczności zadecydowaliśmy, bo większość była, skłaniała się ku temu pomysłowi, żeby zrobić koronę zamkniętą. No i żeśmy z tym malarzem tam kilkanaście koron zamkniętych takich, których tam bądź tam w jakichś albumach lub na internecie żeśmy znaleźli. No i w ostateczności zdecydowaliśmy się na to, że będzie ta korona wzorowana na koronie króla Jana Kazimierza, bo jak gdyby to będzie taki też symboliczny łącznik tego obrazu z królową Polski, Matką Bożą, bo jak wiadomo, Jan Kazimierz jako król Polski obrał Matkę Bożą na królowę Polski i właśnie też symbolicznie jak gdyby ta korona jest takim łącznikiem między tamtym wydarzeniem a tym dziełem, które my realizujemy. I jeszcze też nie wszyscy może wiedzą, że Jan Kazimierz, zanim został jeszcze królem, doszedł do godności kardynalskiej w kościele katolickim. No i po prostu można uznać, że ta korona jak gdyby ma imprimatur, bo był kardynałem i nie zrobił sobie korony jakiejś, która... Czyli w tym jednym symbolu korony mieści się zarówno władza królewska jako świecka i ta władza kościelna. Mhm. A co oznaczają ta szarfa na szacie skrzyżowana na piersiach Pana Jezusa? Tak, tak. To nie jest szarfa, tylko paliusz. Mhm. I no, są obrazy we wczesnym kościele jeszcze bizantyjskim, że papieże jako znak najwyższej władzy kościelnej nosili paliusz, czyli skrzyżowany
skrzyżowano te właśnie, można powiedzieć, szarpy takie z krzyżami. No i to jest wzorowane na jakimś tam paliuszu, który tam chyba jeszcze kiedy kościoły razem były. No to jest jak gdyby kopia tego paliuszu jeszcze przed schizmą, kiedy kościoły się rozdzieliły. No i to może też taki... I taki znak jedności chrześcijańskiej wspólnoty. To, co mnie uderzyło pierwszy raz spoglądając na ten nowy wizerunek Chrystusa Króla, to twarz jakby skądś znana, z całunu turyńskiego. Takie miałem pierwsze skojarzenie, czy moja intuicja jest słuszna. No, jak gdyby my wybierając tego malarza, on spytał mnie się, jaki ma być ten obraz, tak ten. A ja mówię, że kolana mają się same do modlitwy zginać. A mówię, a to już wiem, jaki ma być. Mhm. I on sam wybrał, tak, że będzie się wzorował na rysach twarzy z całunu turyńskiego. Tak. Też znamienite są ślady po gwoździach na dłoniach i stopach. To też jest celowe, że one tam znajdują się na tym obrazie? Tak, to oczywiście jest celowe, dlatego że no, Chrystus jak gdyby już ta godność królewska, bo on na ziemi, będąc na ziemi, powiedział, że moje królestwo nie jest tego świata, ale to było wypowiedziane, kiedy on był tu wśród nas, żywy, w ciele i tak dalej. Natomiast to królowanie jak gdyby i opieka jak gdyby Chrystusa Króla no, jest już po zmartwychwstaniu i te słowa, które on wypowiedział, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi, czyli ten pantokrator jak gdyby, czyli wszechwładca, czy wszechmogący, no, odnosi się do tego. I również tu o różne takie bardzo szczegółowe detale żeśmy zadbali, bo Pan Jezus zmartwychwstały na bardzo dużej ilości obrazów ma okrągłe rany po gwoździach, a my przeanalizowaliśmy te relikwie gwoździ, które są uznawane za autentyczne i one mają jak gdyby przekrój kwadratowy. No i takie rany na tym obrazie ma Chrystus Król. I jeszcze może o tym krótko powiem, o tym takim świetlistym krzyżu za nim. To się odnosi do objawień zarówno ojca Pio, jak i siostry Faustyny o tych trzech dniach ciemności, po których ma się świetlisty krzyż na niebie ukazać. No i jak gdyby takie odniesienie do tego, żeśmy zrobili, a poza tym ksiądz biskup Czaja, jak żeśmy mu pokazywali różne takie wizerunki Chrystusa, to powiedział, że Chrystusa nie można od krzyża odrywać. No i jak gdyby ten świetlisty krzyż to jest pójście za tym podpowiedzią księdza biskupa Andrzeja Czai, który jest przewodniczącym zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych, który przygotowywał ten akt jubileuszowy. Proszę nam jeszcze zdradzić, jeśli to nie jest tajemnicą, gdzie ten obraz będzie wisiał? Gdzie on trafi? No znaczy, nie chciałbym zapeszyć. No oczywiście będziemy chcieli, żeby w godnym kościele trafił. No i w tej chwili zaczęliśmy od, że tak powiem, najbardziej godnego, jaki moglibyśmy sobie wymarzyć, zwłaszcza, że tam jest wolne miejsce, tak jakby pod ten obraz już było zarezerwowane. I to jest kluczowy w Warszawie kościół praktycznie, no ale nie chcemy zapeszyć. Ksiądz proboszcz powiedział, że nie mówi nie. Ale na razie jeszcze... Czyli będzie do zobaczenia w Warszawie, najprawdopodobniej? Tak, będzie w Warszawie. Mnie no nie wypada zaczynać rozmów z następnym proboszczem, dokąd ten
nie określił się, a mówię tu, warto poczekać, dlatego że to byłoby najbardziej godne miejsce, jakie moglibyśmy sobie dla tego obrazu wymarzyć po prostu. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i za rozmowę.